Witajcie kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku, kolejne ćwiczenie. Dzisiaj będziemy grać proste ćwiczenie na podstawie pięciu dźwięków, ale dzisiaj spróbujemy sobie zagrać je staccato. I to będzie bardzo fajne, bo to uczy nas bardziej technicznie grać i będzie to granie na dwa. Daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale Cię nie miną. Zapraszam na film już teraz. Będzie proste, moi drodzy, bo będziemy mieć tylko tutaj dźwięki tak. I tak, powiem wam tak. To ćwiczenie możecie sobie grać od każdego dźwięku, jaki będziecie mieć, tylko się będą zmieniać akordy. Więc tutaj będziemy mieli dwa akordy na przemian. CC dur, GG dur, CC dur. I gramy sobie. Granie staccato pozwala nam czasem w trudniejszych utworach opanować granie pewnych przebiegów. Także to jest bardzo fajne, bardzo warto to ćwiczyć. No i można tutaj. Troszeczkę sobie nabyć takiej umiejętności robienia tutaj właśnie różnych tutaj sytuacji. Możemy zagrać też od F, to będzie F, F dur, GG dur, F, F dur. Taki prosty, krótki szlif, ale będzie pomagał wam troszeczkę rozruszać tą prawą rękę, szczególnie początkującym, bo słyszę cały czas w wiadomościach, jak piszecie, że gdzieś tam te ręce wam hulają, a to jest proste ćwiczenie, bo mamy tutaj. Także myślę, że to. Bardzo wam pomoże. Możemy to oczywiście zagrać legato, ale my chcemy to grać staccato. Możecie potem sobie to łączyć na przykład. Trochę staccato, trochę legato. Mam nadzieję, że ten ćwiczenie wam się spodobało. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Mam nadzieję, że będę umiał te utwory dla was robić. Tak jak mówię, niektóre utwory robię ze słuchu, więc to troszeczkę trwa, ale staram się dla was je przygotowywać. Mam nadzieję, że się podobają wam utwory na kanale. No i bardzo fajnie, że jesteście, kochani. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie. Cześć!